Audycja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Tomasz Terlikowski, rozmowy fundamentalne i ciąg dalszy. Naszym gościem jest Zbigniew Nosowski, dyrektor programowy Laboratorium Więzi, były współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Ja bym wrócił do tych gestów, bo gest ma ten kłopot, o tak bym powiedział, że z jednej strony bardzo mocno otwiera. Rzeczywiście spotkanie, gest, uśmiech, przytulenie, milczenie, wejście gdzieś są rzeczami bardzo otwierającymi, ale jednocześnie rodzi pewne niebezpieczeństwo. Rodzi niebezpieczeństwo bardzo różnych interpretacji. Słowo, które też oczywiście może być różnie interpretowane, jednak tą ilość interpretacji zmniejsza. Na ile za gestami papieskimi, które były przełomowe, szła wypracowywana teologia? Ja posłużę się przykładem z innej trochę dziedziny, czyli, ale też dialogicznej, dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. Papież ucałował Koran w czasie wizyty w meczecie w Damaszku. No i tak naprawdę nie wiadomo, co to ma znaczyć. Gest jest piękny, on został bardzo mocno przez muzułmanów doceniony. Ale dla teologów chrześcijańskich, czy dla teologów katolickich, to jest problem, bo cóż ma znaczyć to ucałowanie. Albo to jest tylko pusty gest, jeżeli tak można powiedzieć, który nic nie znaczy, albo to jest jakieś docenienie naturalnego objawienia, no ale wtedy powstaje pytanie, na ile to naturalne objawienie może być po objawieniu, które się już dokonało w pełni w Jezusie Chrystusie, albo to jest docenienie jakiejś formy nadnaturalnej objawienia, tak uważa Olivier Clément, mówiąc, że być może część sutr koranicznych to są jednak teksty objawione realnie, ale nie wszystkie. W związku z tym, na ile ten gest mógł być, czy te gesty mogły być, znaczy, na ile za tymi gestami szła realna teologia, szło realne słowo, a na ile one już żyją własnym życiem i są nieustająco interpretowane bez odniesienia do samego nauczania papieskiego? Znaczy, to, co pan proponuje teraz, jest otwieraniem kolejnych przestrzeni tej rozmowy. Ja muszę zastrzec, że czymś innym, zupełnie fundamentalnie innym, skoro prowadzimy rozmowy fundamentalne, jest stosunek chrześcijaństwa do judaizmu, o czym innym do innych religii. Więc tutaj nie ma żadnego sporu. Łącznie z Islamem, pomimo tego, że oczywiście łączy nas też wiara w jednego Boga z muzułmanami, ale oczywiście nie jest to ten sam stosunek, co do judaizmu i to by trzeba wprowadzać zupełnie inne wątki. Mnie chodziło tylko o przykład pewnego gestu, który bez teologii jest niezrozumiały, o tak bym powiedział. Znaczy ja w tamtym geście widziałem po prostu szacunek. Znaczy ja nie widziałem tam akurat specjalnie intuicznej, teologicznej jakiejś intuicji stojącej za tym gestem papieża. Natomiast myślę, w tych relacjach chrześcijańsko-żydowskich gesty akurat były ze słowami zbieżne. To znaczy, oczywiście gesty, słowa tak samo mogą być różnie interpretowane. Mamy również w Polsce silny nurt próbujący pomniejszyć znaczenie słów Jana Pawła o starszych braciach w wierze.